Dla mnie barberem jest osoba, która zajmuje się zarówno włosami, jak i brodą, a w sumie dbaniem o wizualną stronę mężczyzny. Należę w sumie do rodziny fryzjerskiej. Moja ciocia w sumie jest właśnie fryzjerką też gorzowską. Praktykuje już bodaj od 30 iluś lat. No i tam się wszystko zaczęło prawdopodobnie. A raczej wszystko się zaczęło od tego, że gdzieś tam jednak miałem kontakt z tymże zawodem. I zacząłem w sumie praktykę zawodową bodaj 2004 rok, czyli już 14 lat temu. Sarmata jest teraz moim pomysłem. W zasadzie jest on pomysłem, który zrodził się już 6-7 lat temu, który jest kontynuacją mojej pracy, jak i praktyki zawodowej. Gdzieś tam zawsze lubiłem jednak fryzjerstwo męskie, przekładałem je ponad damskim. Chciałem zawsze, żeby w Gorzów posiadał właśnie miejsce, które będzie właśnie tym miejscem. Tym miejscem, w którym mężczyzna może się poczuć po prostu swobodnie. 5 lat temu zakończyłem pracę w Polsce w salonie fryzjerskim. Z salonu fryzjerskiego wyjechałem prosto do Holandii. Sprawy się tam potoczyły na szczęście bardzo dobrze i po 2 latach byłem w stanie wrócić tu i zacząć spełniać swoje marzenie. Jak wróciłem do Gorzowa, to też tych salonów nie było w tym klimacie, jaki sobie wyobrażałem. Więc postanowiłem jednak, że zrobimy to. No i trwało to praktycznie pół roku, zanim to wszystko, całą tą otoczkę się stworzyło od podstaw. No a teraz już w sumie Sarmata w lutym będzie w sumie 2 lata, 28. Dużo osób mówi, że to właśnie jest amerykański styl. Dla mnie jest w sumie to styl takiego bardziej potocznie zwanego piwniczaka. Gdzieś tam zawsze podobały mi się kamienice, stare cegły, stare drewno. I też to właśnie połączenie stylu takiego, można powiedzieć, drewniano-murowanego, jakoś najbardziej mi pasuje do klimatu męskości. Gdzieś garaże, gdzieś piwnice, jakieś gdzieś, gdzie facet może po prostu szlifować swoje hobby. I też swój tam jakiś zamysł. Niedawno zauważyliśmy nawet, że jednak ten styl w Sarmacie, który panuje, jest też nazwany. Potocznie zwany wabi-sabi. Gdzieś to w sumie byliśmy prekursorami do tego, żeby stworzyć taki styl. Sarmata troszeczkę jest taką graciarnią też. Stare pistolety, gdzieś, które dostałem właśnie od swojego teścia, żeby robiły ten klimat. One akurat tutaj bardzo pasowały. Stare obrazki marynarzy, stare właśnie zegary. Kręcioł i tak jest symbolem, jest on bardzo starym symbolem, w zasadzie tak jak stary jest zawód barbera. Różne są teorie tak naprawdę, skąd on pochodzi, co oznacza. Wersją, którą ja znam, jest to, że po prostu reprezentuje też, kolory reprezentują, jakie były usługi wykonywane w danym barbershopie. Na początku był jedynie kolor biały oraz czerwony. Dopiero później niebieski dodano, żeby troszeczkę bardziej był możliwe, że nawiązujący bardziej do Stanów Zjednoczonych, żeby był bardziej taki charakternie jeszcze połączony. A w zasadzie kolorystyką, no to biały oznaczał w sumie usługi stomatologiczne. Niektórzy uważają w sumie, że był od bandaży, gdzieś tam jednak ta chirurgia. Czerwony kolor od zabiegów, według mnie od chirurgii właśnie, od zabiegów chirurgicznych, gdzie jednak gdzieś tam, gdzie było dużo krwi, no jak to wszyscy wiemy. Niebieski kolor uważam w sumie, że był dołożony jako właśnie od upuszczania krwi tak naprawdę. To z tyłu za nami nie jest to lodówka, choć dużo osób uważa, pytając się, że jest i co w niej przetrzymujemy. Może zimne jakieś drinki, może zimne jakieś właśnie napoje gazowane. Ale jest to po prostu podgrzewacz do ręczników. Po to, żeby każda osoba miała przed zabiegiem golenia zmiękczony włos, troszeczkę odświeżoną skórę, wyczyszczoną ją przede wszystkim. Więc grzejemy w tym po prostu ręczniki. Mieści się ich tutaj około 20. Teraz jest również sezon jesienny, więc podgrzewamy tam też malutkie frotki, które służą do celów relaksowych. Jest to zakład męski, jest to zasadniczo pomieszczenie dla mężczyzn. Nie wykonujemy tutaj usług damskich, gdyż po prostu, jak to najprościej ujmując, nie znamy się na tym.
Nie specjalizujemy się w tym, w podejściu do kobiet. Nie kształcimy się w wykonywaniu damskich fryzur, więc gdzieś ta jednak technologia jest bardziej skupiona na mężczyznach. Ta broda jest już na mojej twarzy kilkadziesiąt, jak nie kilkanaście razy, gdyż mam dosyć mocny zarost, jak i bardzo szybko rosnący. Zaledwie wystarczy 3 miesiące, żeby zahodować tą długość, to teraz. Co w sumie 3 miesiące temu było, zaszło, bo byłem w sumie obgolony na 3 mm. Poczuć się troszeczkę bardziej też odświeżonym, bo też nie ukrywam, że czasami lubię też na gładko się ogolić. No a że mam szybki zarost, no to można sobie eksperymentować. Im broda dłuższa, tym nasze, można powiedzieć, że troszeczkę ego nawet rośnie, że jest to jakby wizualizacja naszej wewnętrznej osoby, kim chcielibyśmy być, jak chcielibyśmy być odbierani. Broda dodaje nam tej charyzmy właśnie. No i w sumie jednak jakby nie patrzeć troszeczkę w takiego ząbka, jakby to powiedzieć, i charakteru. Zajmujemy się tutaj, można powiedzieć, że całą twarzą. Od włosów po zarost. Jak i nie tylko, bo również i brwi, i włosy z uszu, więc wszystko byle sprawić, by facet wyglądał naprawdę dobrze. W zasadzie to mi to daje no, całe życie tak naprawdę. Wokół tego się wszystko zawsze kręciło. Tak naprawdę jest to moja praca, pasja, jak i hobby. Nie jestem w stanie dłużej jakby egzystować bez tego. Więc na przykład jak jestem nawet na urlopie, to jednak jest to cząstka, która zawsze jest, którą zawsze mi brakuje. No jakby nie patrzeć, to jest to też w pewnym sensie moje dziecko. Więc opiekuję się w sumie tymi fryzurami wszystkimi. Chcę, żeby wyglądały w sumie jak najlepiej. I chcę w sumie, żeby też one rosły razem ze mną tak naprawdę. No więc w sumie czym dla mnie jest, no to mogę chciałem powiedzieć, że jest dla mnie życiem. Że bez tego raczej nie byłbym osobą, którą jestem dzisiaj. Jednak też dążę do tego, żeby gdzieś pogodzić swoją jedną miłość, jaką jest praca, z moją drugą miłością, jaką jest moja żona i w sumie córa.